dla jednego z nas to się źle skończy. Materiały wybuchowe. Sporo się tu działo. Dziwne. Skąd wziął się taki stos? Duży okaz z siebie, co? Thank you.
Będę musiała coś zostawić. Płomień. Sporo tu go. Mogę się rozluźnić. Przyrządzę ją później.
Teraz nie ma odwrotu. Będę musiała coś zostawić. Przywrócić pradawne rzeczy do życia? Ich moc nam służy. Maszyny, demony wprost spod ziemi? To istny koszmar. Koszmar, tak. Najgorszy koszmar naszych wrogów spełniony. Tak, powstań! One nas wszystkich zniszczą! One zniszczą tylko naszych wrogów i oddadzą odebrane nam... Fokus. Przestał działać. Przeszukać tego! Mamy intruzów! Musisz mi wybaczyć, Aloy. Nie dałaś mi wyboru. Kto mówi? Ktoś zainteresowany. Mają wyłączone fokusy, ale to się może zmienić. Reszta należy... Kto mówi? Było blisko.
ma żyć? Zabić! Nie! Straciłeś... Nie macie nic lepszego do roboty? Przyrzekam. Powiem ci wszystko. Wiem o tym.
Zabójcy, którzy przyszli podczas próby. Kim oni są? Zaćmienie. Coś jak święty zakon. Kult. Odłam Kardża Cienia. Kardża Cienia? Chociaż nie przypominają innych Kardża. Nie modlą się do słońca. Czczą coś w rodzaju diabła. Nic mnie nie obchodzą ich przesądy. O, to żadne przesądy czy coś. Ich diabeł jest prawdziwy. Ma imię, głos, przeraźliwy głos. Robią, co im każe. Zabójcy z zaćmienia ruszyli za mną, bo pomylili się. Szukali starszej kobiety z krótkimi włosami. Kim ona jest? Nie wiem. Mój fokus pokazał ją raz w ruinach Ustronia. Może tam ją znajdziesz. Widziałeś ją w ruinach? Jak? Tam były drzwi, a obok nich jakieś dawne urządzenie, które zawierało obraz kobiety. Mój fokus zapisał położenie. Wyglądasz jak ona. To twoja matka? Ja tutaj zadaję pytania. Ten diabeł, którego zaćmienie wielbi, ma imię? Hades. Tak go nazywają. Hades. Słyszałeś, jak przemawia? Jak metal kocham, słyszałem. Jeden raz, jak cię ujrzał. Ten głos. Zimny, straszny zgrzyt, co drapie w kościach i drąży trzewia. Metaliczny, ale inny niż coś, co można wykuć w kuźni. I co powiedział? Wykryto zagrożenie systemu. Tylko trzy słowa. Ale głosem samego diabła. Czemu zaćmienie odkopuje starożytne maszyny? I jak je uruchamiają? Myślałem, że to na części, ale oni je wskrzesili. Wkładają do środka jakieś urządzenie po to, żeby Hades mógł szeptać do nich i wzywać je zza grobu. Miałam okazję z nimi walczyć. Coś jeszcze? Tak. Te, z którymi walczyłaś, to skaziciele. Ale są i inne, o wiele większe, najeżone dawną bronią. Nazywają je uśmiercaczami. Widziałem je tylko zakopane w ziemi. Ale po dzisiejszym wszystko jest możliwe. Wygląda na to, że szykują armię. Jeśli tak, świat czeka zguba. A ja kopałem grób. Czego chcą ci kultyści z zaćmienia poza mną? Nie mówili. Ale skoro Kardża mają wojnę domową, pewnie chcą obalić króla i przejąć południk. Co mam z tym wspólnego? Nie mam pojęcia. Podczas próby ktoś po mnie przyszedł. Wysoki, silny, martwe oczy. Hilis. Kim on jest? Groza Słońca. Zbieracz trupów, jak go nazywali, za czasów szalonego króla. Szkoda, że z nim nie zdechł. A teraz przewodzi zaćmieniu. Mówię ci, to najgroźniejszy drań pod słońcem. Wiemy wszystko. Czas z tym skończyć. Nie będę błagał o życie. Ale jeśli masz litość, uwolnij moją rodzinę. Proszę. Gdzie ich znajdę? Mój fokus zapisał położenie. Zawsze są tam straże. Ale widzę, że sobie poradzisz. Musisz się bardzo postarać, żeby odpłacić za wyrządzone zło. Oszczędzisz mnie? Po tym, co zrobiłem? Tak. Rozpocznij nowe życie. Tym razem lepsze. Zatem przez resztę życia będę twoim dłużnikiem. Idź tam, gdzie trzymają twoją rodzinę i czekaj na mnie. Niech będą pierwszymi, których ocalisz. Nie zasłużyłem na litość. Ale oddam życie, żeby na nią zasłużyć. Będę czekał na ciebie.
i ma kłopoty. Dobrze, że to koniec. Dzięki za pomoc. Podejdź no tu na słówko. Co ty tu robisz zupełnie sam? Gdzie reszta? Nie będę ryzykować ich życiem. Swój nic nie warty tyłek mogę poświęcić, ale ich nie. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem. A, spokojnie. Dla mnie to normalka. Wiesz, sprzątnąć kilka maszyn, wytropić zabójców. Jasne. Ciekawe, jak wygląda ciężki dzień. Jesteś gotowa? Powiedz mi, co się stało z Ersą. To bardzo ważne. W sumie nikt nie wie. Wyruszyła w środku nocy z kilkoma zaufanymi ludźmi. Zaufanymi? Ciebie nie zabrała? Nie. Bardzo dużo piłem. Może myślała... Szlak, nie wiem. Że nie dam rady. Poszukiwacze znaleźli ciało następnego dnia. No i trupy tchórzliwych Kardża Cienia. To była zasadzka. Kardża Cienia to zwierzęta. Tak ją pobili, że nie dało się pokazać twarzy przed pogrzebem. Przykro mi, Erend. Tak. No, kiedy znajdę tych, co to zrobili, im też będzie przykro. Jasne. Pokaż mi, gdzie Ersa zginęła, a zrobię, co w mojej mocy. Chodź tu, za mną. Po co Ersa wybierałaby się aż tutaj? Nie wiem. To nie ma sensu. To terytorium Kardża Cienia? Nie. Naruszyli rozejm, kiedy stanęli nad Rostowiną. Już prawie. To tutaj. To tu. Była zasadzka. Nasze wojsko przetrząsnęło teren, ale może ten twój wynalazek znajdzie wskazówkę czy coś. Proszę. Muszę znaleźć drani, którzy to zrobili. To wygląda na ślady ciągnięcia. Czy ktoś ciągnął tędy zwłoki? I co tam widzisz? Plamy tworzą linię. Tak jakby krew z czegoś skapywała. Z wozu? Widzisz? Ślady wozu. Myślę, że ktoś przewiózł te ciała i rozrzucił je po okolicy. Czekaj. Mówisz, że znalezionych tutaj zabito w innym miejscu? Ale dlaczego mieliby to zrobić? Tak szczerze, nie jestem pewna, czy to Kardża Cienia za to odpowiadają. To musieli być oni. Jak pójdziemy po śladach, to się dowiemy. Mam już za dużo.
Rozumiem, że ktoś chciał ją zabić. Ale sfingować zasadzkę? Tu chodzi o coś więcej. A my się tego dowiemy. To nie są Kardża Cienia. Oni są z mojego plemienia. To tak witają się twoi współplemieńcy? Za południe! Co to jest? Myślę, że to wzywa maszyna. Uważaj. Seram, nie Kardża Cienia. We wszystkim się myliłem. Jak zwykle. Proszę, użyj swojego spojrzenia. Muszę wiedzieć, co tu się stało. Dobrze. Te skały, skruszone. Umi wygląda na broń straży. Nie ma na nich krwi. Ludzie Ersy w ogóle się nie bronili. Coś musiało w nie uderzyć. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Co to za skórzane pasy? Paski od pancerza, przecięte nożem. I kamień ze śladami krwi. Tyle krwi. Masa ludzi tu zginęła. To była rzeź.
Wygląda na to, że dałoby się na tym coś zamontować. Tutaj, przy trójnogu. Zużyty akumulator. To jest hełm Ersy. Myślałem, że poległa na polu, ale to było tu. Całe to oszustwo. Po co? Jakby chcieli mnie ukarać. Mam podejrzenie. Ale wnioski są dość odważne. Na razie twoje teorie są lepsze niż te wszystkie fakty. No dobra. Myślę, że Oseramowie zastawili pułapkę, używając nowej broni. Była tam, na tamtym trójnogu. Ona strzela falą mocy, może dźwiękiem. Pewnie skruszyła tamte skały. Myślę, że paraliżuje ludzi zamiast ich zabijać. Powaliła cały oddział straży. Na broni nie było krwi. Nie walczyli. Ale po co paraliżować, żeby potem przenieść i wypatroszyć? Starali się coś ukryć. Patrz tam, krew na kamieniu. Użyli go, by zmiażdżyć jej twarz. Niekoniecznie jej. Te paski zostały przecięte, jakby zdjęli z kogoś pancerz. To niemożliwe. Przecież jej ciało znajduje się w południku, widziałem. Powiedziałeś, że było nie do poznania. Może włożyli pancerz na kogoś innego, kogoś o podobnej budowie i zmasakrowali ciało. To mógł być każdy, nawet Ersa. Wracaj do południka. Przyjrzyj się temu ciału. Jeśli to naprawdę Ersa, to się mylę. Ale jeśli nie... Czyli moja siostra może żyć. Ruszam. Spotkamy się w mieście.